prawdziwa wiara w Boga, to przyjęcie Jego słowa jako rzeczywistości i poznawanie Boga w oparciu o Jego słowo, by osiągnąć prawdziwą miłość do Niego. Mówiąc krótko, wiara w Boga służy temu, aby słuchać Boga, kochać Go i wypełniać to, co przykazał Ci. Oto jest wiary w Boga cel. Celem jest poszerzyć wiedzę o Jego pięknie, o tym, jak godny jest uwielbienia, jak w stworzeniach dokonuje dzieła zbawienia, jakie udoskonala. Oto minimum wiedzy, jaką musisz mieć w swojej wierze w Boga. Wiara w Boga nie powinna służyć tylko temu, by dostrzegać każdy znak i cud. Nie powinna też służyć tylko dobru Twego ciała, dążenie do poznania Boga i zdolność słuchania Go, tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci. Właśnie to w głównej mierze należy osiągnąć. Wiara w Boga to przede wszystkim zmiana życia w ciele na życie miłością do Boga. Zmiana życia w naturalności, na życie w istocie Bożej. To wyrwanie się spod panowania szatana, by żyć pod opieką i pod ochroną Boga. To umiejętność bycia posłusznym Bogu, a nie swojemu ciału. To oddanie Bogu całego serca, pozwolenie, by uczynił Cię doskonałym. To uwolnienie się od zepsucia szatańskiego usposobienia. Wiara Boga służy temu, by moc i chwała Boga objawiły się w Tobie. Wiara w Boga nie powinna służyć tylko temu, by dostrzegać każdy znak i cud. Nie powinna też służyć tylko dobru Twego ciała, dążenie do poznania Boga i zdolność słuchania Go, tak jak Piotr, przestrzegania Jego woli aż do śmierci. Właśnie to w głównej mierze należy osiągnąć. Moc i chwała Boga mają się w Tobie objawić, byś spełniał wolę Boga i wypełniał Boży plan. Będziesz mógł nieść świadectwo o Bogu.